Cześć, zanim zaczniemy temat tego odcinka, chciałbym Was zachęcić do subskrybowania mojego kanału, do klikania dzwoneczka, dzięki czemu będziecie otrzymywać powiadomienia o kolejnych filmach, no i po prostu do śledzenia tego, co tutaj umieszczam, o czym opowiadam. Staram się w miarę regularnie umieszczać kolejne filmy, nie rzadziej niż co tydzień, oczywiście dobrze byłoby częściej niż co tydzień, ale ostatnio tak wychodzi, że jest co tydzień, więc zachęcam po prostu do oglądania. Skoro kliknęliście ten odcinek, to pewnie dobrze wiecie, czym jest sprawa arcybiskupa Peca. I mamy kolejną odsłonę tej afery. Mimo że arcybiskup nie żyje już od listopada, to okazuje się, że Kościół wciąż nie jest sobie w stanie poradzić i oczyścić się po tej aferze. Może krótko opowiedzmy tę historię. Przede wszystkim ksiądz arcybiskup Juliusz Pec był jako młody jeszcze człowiek, stosunkowo młody, bliskim współpracownikiem Pawła VI, także Jana Pawła I i w początkowym okresie Jana Pawła II. Dzisiaj jest tajemnicą poliszynela, że już w czasach swojej właśnie posługi, pracy w Rzymie, no miał, że tak powiem, za sobą różnego rodzaju doświadczenia, nazwijmy to, takie, których kapłan nie powinien mieć, i że to był jeden z tych powodów, dla których został z Rzymu usunięty i przeniesiony, no właśnie, do prowincjonalnej diecezji łomżyńskiej, no jednak przeniesienie z Rzymu do Łomży bardzo wymowne. Tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, kto był, jakby to powiedzieć, inicjatorem tego przeniesienia. Czy Jan Paweł II wiedział o tych sprawach, o tych homoseksualnych przygodach arcybiskupa Juliusza Peca i wysłał go do Polski? Czy działo się to bez jego wiedzy, natomiast można powiedzieć, że inne czynniki watykańskie, być może w polskim kościele, doprowadziły do tego, że no właśnie, zakończył swoją posługę, chociaż można powiedzieć, że była to kariera kościelna, która mogła pójść prawdopodobnie znacznie wyżej, natomiast ta niezdolność do opanowania własnej seksualności, zdaje się, że zakończyła ją dosyć gwałtownie. Chociaż z drugiej strony przeniesienie arcybiskupa Peca do Polski właściwie niczego nie zakończyło. I to jest właśnie, można powiedzieć, że dziwna cała ta sprawa, bo kiedy w 2002 roku okazało się zupełnie jawnie, że arcybiskup molestował księży, kleryków, seminarzystów, został wprawdzie zdjęty ze stolicy arcybiskupiej w Poznaniu, ale de facto nie wytoczono mu żadnego procesu kanonicznego. Owszem, dostał różne zakazy ze stolicy apostolskiej, ale z tego co wiadomo, dosyć powszechnie, nigdy się im do końca nie podporządkowywał. Brał udział w publicznych wydarzeniach liturgicznych, chociaż właśnie to było zakazane. Księża, którzy tę sprawę ujawnili w Polsce, w Poznaniu, no przynajmniej niektórzy z nich, można powiedzieć, że źle skończyli, tak? To znaczy, oni bardziej stali się ofiarami swojego pragnienia przeprowadzenia tej sprawy jakby w sprawiedliwości niż arcybiskup Pec. Ksiądz Tomasz Węcławski, ksiądz profesor Tomasz Węcławski, wiemy, że rzucił kapłaństwo, odszedł z kościoła, zmienił nazwisko. Można powiedzieć, że stał się główną ofiarą całej tej sprawy i jego problemy zaczęły się, można powiedzieć, kościelne od czasu, kiedy właśnie stał się jednym z tych głównych głosów oskarżenia wobec arcybiskupa Peca. Ale ksiądz arcybiskup Pec zmarł i od razu rozpoczęła się kolejna odsłona tej, można powiedzieć, afery, ponieważ były przecieki, że będzie pochowany
katedrze poznańskiej, co, no, co jakby wobec tych oskarżeń, wobec jakby pewności, że po prostu żył niemoralnie jako duchowny, no było nie do przyjęcia ani dla świeckich, ani dla znacznej części duchowieństwa poznańskiego, czy w ogóle polskiej opinii publicznej, opinii publicznej w polskim kościele. No i wydawało się, że skoro ostatecznie jednak ten pogrzeb nie odbędzie się w katedrze, to sprawa w jakiś sposób zostanie rozwiązana. Ksiądz arcybiskup Gondecki wręcz powiedział, że ta sytuacja może posłużyć do oczyszczenia sytuacji, do oczyszczenia Kościoła w Polsce, do oczyszczenia atmosfery wokół Kościoła i tych spraw dotyczących przestępstw seksualnych, jakie w Kościele się pojawiły, czy po prostu nadużyć seksualnych, nie tylko o charakterze przestępczym. No ale minął miesiąc i oto dwóch księży w Poznaniu, którzy byli zaangażowani w sprawę przygotowania takiej petycji, która przeciwstawiała się pochówkowi księdza arcybiskupa w katedrze, zostaje zawieszonych. Kuria, rzecznik prasowy kurii nie potrafią odpowiedzieć, dlaczego to się dzieje. Jakieś zarzuty o to, że księża ci są celebrytami, dlatego że korzystają z mediów społecznościowych. Potem jakieś takie sygnały, że okazuje się wyciągane są jakieś sprawy, które mieli w dawniejszych czasach, tak jakieś konflikty w szkołach, które mają być rzekomo podstawą do tych zawieszeń. Co więcej, arcybiskup Gondecki ogłasza publicznie, że te zawieszenia nie mają nic wspólnego ze sprawą arcybiskupa Peca i że nikt nie będzie karany za dochodzenie do sprawiedliwości i wypowiadanie się w tej sprawie. No ale jednocześnie trudno tak naprawdę znaleźć powody, dla których ci dwaj księża poznańscy, znani ze swojego zaangażowania w sprawę arcybiskupa Peca i w jej wyjaśnianie, zostali zawieszeni. Prawo w arcydiecezji poznańskiej wydaje się bardzo dziwne, ponieważ zewnętrznie cała ta okoliczność, to zawieszenie księży, no po prostu wygląda fatalnie. Wygląda tak, jakby Kościół w Poznaniu w dalszym ciągu bronił arcybiskupa Peca, który molestował młodych mężczyzn, który niszczył, można powiedzieć, powołanie, łamał moralność przyszłych kapłanów, czy młodych kapłanów, że to on jest tym, którego Kościół w Polsce broni, a nie ci, którzy stali się de facto jego ofiarami. Jednak zależy trochę, gdzie rzeczywiście przyłożyć ucho, ponieważ jest w tym wątku jeszcze taki jeden interesujący, jak mi się zdaje, wątek. A mianowicie słyszałem o takim spotkaniu biskupa poznańskiego z duchowieństwem diecezji, na którym został zapytany, co osobiście uważa, co osobiście sądzi o sprawie arcybiskupa Peca, czy uważa, że arcybiskup był winny. I tutaj ciekawe, ksiądz arcybiskup Gondecki miał odpowiedzieć, że uważa, że wina arcybiskupa Peca nie podlega wątpliwościom. I tu jest jeszcze jeden ciekawy moment tej historii, a mianowicie, że znaczna część zgromadzonego duchowieństwa w pewnym sensie wybuczała arcybiskupa Gondeckiego. Oczywiście nie wybuczała, nie tak, można powiedzieć, zachowują się księża między sobą, natomiast ewidentnie był pewien głos niezadowolenia. Więc to pokazuje nam pewną ciekawą sytuację, to znaczy, że znaczna część duchowieństwa, duchowieństwa diecezji poznańskiej w dalszym ciągu uważa, że arcybiskup Juliusz Pec został skrzywdzony, źle potraktowany i że oskarżenia były fałszywe. Być może to jest kontekst, który pozwoli nam lepiej zrozumieć to dziwne zachowanie diecezji, które czy księdza arcybiskupa Gondeckiego, który zawiesza dwóch kapłanów. Oczywiście nie zmienia to zupełnie moralnej oceny tego zachowania. No, nie wiadomo, dlaczego się zawiesza kogokolwiek, jeżeli się z nim zgadza. Tak? Jeżeli arcybiskup Gondecki uważa, że Juliusz Pec był winny zarzutów, jakie mu stawiano,
to raczej ci księża, którzy w dalszym ciągu dążą do sprawiedliwości, do jeszcze jakby rzeczywistego oczyszczenia tej sprawy i wyjaśnienia, powinni mieć wsparcie w swoim pasterzu. Być może arcykiądz arcybiskup Gądecki nie spodziewał się, że tak szybko sprawa zawieszenia tych księży wypłynie, a jednocześnie zadziałał po prostu koniunkturalnie, chcąc prowadzić jakiegoś rodzaju politykę, być może wewnątrz diecezjalną, tak? Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, tak? Czyli, że jakiś, był to może jakiś rodzaj ukłonu w stosunku do tej części poznańskiego duchowieństwa, które w dalszym ciągu arcybiskupa Peca popiera i uważa, że jest on niewinny. W każdym razie cała ta sprawa wygląda bardzo niedobrze, ale jeżeli te nastroje, które usłyszałem, że funkcjonują, że są obecne w diecezji poznańskiej, są prawdziwe, jeżeli te nastroje są tak podzielone w sprawie arcybiskupa Peca, to w jakimś sensie można zrozumieć arcybiskupa Gądeckiego. Niemniej cała ta sprawa jest tak zwanym strzałem w stopę, albo nawet w kolano, a niektórzy mówią, że strzałem wyżej jeszcze kościoła w Poznaniu i w ogóle kościoła w Polsce, bo przecież ta historia rzutuje na obraz całego kościoła polskiego, nie tylko kościoła poznańskiego. Dlaczego? Dlatego, że sprawa Juliusza Peca jest jedną z najbardziej bolesnych spraw ostatnich, no wręcz dziesięcioleci w polskim kościele. Szczególnie dlatego, że ksiądz arcybiskup Pec w znacznej mierze lekceważył zakazy, jakie go dotyczyły, i wygląda na to, że po prostu znajdował dosyć szerokie kręgi, które go w tej sprawie popierały. Jedynym takim może pozytywem całej tej sprawy, jeżeli rzeczywiście te rozgrywki polityczne wewnątrz diecezji poznańskiej są prawdziwe, jest to, że ksiądz arcybiskup Gądecki jednak ma w tej sprawie pewną jasność i że nie będziemy mieli jakichś prób rehabilitacji księdza arcybiskupa Peca na poziomie właśnie kościoła lokalnego poznańskiego czy kościoła w Polsce. No ale czekamy na ten gest oczyszczenia, tak? Na jakąś tą pracę nad oczyszczeniem tej sprawy, no bo ona jest cały czas zawieszona, nie było żadnego procesu kanonicznego, nic tak naprawdę się nie wydarzyło poza lekceważonymi przez arcybiskupa zakazami, które przyszły ze strony stolicy apostolskiej. Tak, chciałem tą historię opowiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że ten wątek pewnych wewnętrznych targ diecezji poznańskiej w jakiś sposób może nam tę sprawę lepiej zrozumieć, chociaż oczywiście w żaden sposób nie usprawiedliwia, powiedziałbym wręcz, że z perspektywy moralnej no jeszcze pogrąża bardziej Kościół w Polsce, pokazując, jak bardzo jest nieudolny w rozwiązywaniu spraw, które powinny być ewangelicznie w jasny sposób po prostu przecinane i objaśniane. Winni powinni być karani, dlatego żeby sprawiedliwości stawało się zadość, a także po to, żeby mieli szansę nawrócenia. Bo ktoś, kto nie odczuwa, można powiedzieć, ciążącej na nim sprawiedliwości, znacznie trudniej będzie chciał wstąpić na drogę nawrócenia. Cóż, będziemy śledzić tą sprawę. Ona teraz przycichła po kilku dniach takiej, można powiedzieć, małej burzy medialnej. Nagle wszystko się skończyło. Po tym, jak kuria zdementowała, jakoby księża, dwaj księża byli zawieszeni z powodu sprawy arcybiskupa Peca. Mówiąc szczerze, ta cisza jest zastanawiająca. Zdziwię się, że nikt tej sprawy nie pociągnął. A chyba warto by było, również dla Kościoła w Polsce, żeby to nie było nieustannie zamiatane pod dywan. A tak w praktyce się dzieje. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnego. Cześć!